Kochani, chcę się z wami podzielić nowym, dla mnie nowym odkryciem. Dla wielu z was może to nie będzie nowe, ale dla mnie to jest nowe i zaskakujące. Czy zauważyliście, w jaki sposób zaczyna się choroba? Jakie są pierwsze symptomy przeciętnej choroby? Jakiejś anginy, jakiejś grypy, jakiegoś przeziębienia? Pierwszym objawem jest utrata smaku i węchu. Okazuje się, że to ma swoje uzasadnienie, ponieważ nasz układ odpornościowy potrzebuje do swojej pracy cynku. Między innymi potrzebuje wielu innych witamin, ale potrzebuje także cynku. Również nasz zmysł smaku potrzebuje cynku. I w przypadku, kiedy organizm ma do czynienia z jakimiś wirusami lub bakteriami, to najważniejsze do przeżycia jest, żeby ten system odpornościowy walczył z zagrożeniem. I wtedy te niewielkie ilości cynku, które są do dyspozycji, dostaje cały układ odpornościowy. Czyli już nie dostają zmysły smaku i zapachu. I to jest pierwsza informacja, że za mało w twoim organizmie jest cynku. To znaczy, jeżeli chcesz zadbać o swój układ odpornościowy, to jedz taką ilość cynku, żeby starczyło ci cynku również dla twojego układu odpornościowego i dla twoich zmysłów. To jest bardzo ważne i dlatego informuję cię, że ten cynk nie znajduje się w hamburgerach, nie znajduje się w pizzy, nie znajduje się również w Coca-Coli. Proponuję, żebyś zainteresował się, czemu tak jest, że jedni przechodzą lekko przeziębienie, a innych ono kładzie do łóżka na parę dni. Bo to wszystko zależy od jakości naszego układu odpornościowego. Dlatego niech żyje układ odpornościowy i niech żyją ci, którzy pozwalają mu funkcjonować, dając mu to, co on potrzebuje.